Targi Gamescom 2018 dobiegają końca. Największym zainteresowaniem oczywiście cieszyły się śmigłowce, które mają wejść w najbliższym update 1.81. Zaraz po zakończeniu Gamescomu na moje konto wpadnie jeden z tych dwóch helikopterów, który jeszcze nie wiem, na pewno dam wam znać. Ale póki co cofnijmy się do końca marca i początku kwietnia 2017 roku, gdzie wszystko się zaczęło, czyli mieliśmy po raz pierwszy w grze War Thunder możliwość zagrania helikopterami przeciwko czołgom. Sytuacja była trochę ułatwiona, mechanika gry wyglądała zupełnie inaczej. Te helki były dość prymitywnie przygotowane, jeżeli chodzi o manewrowość, to było takie wszystko zrobione, widać było na Raptusa, tak czy inaczej można było się pobawić czymś nowym i potraktować to jako ciekawostkę. Jeszcze wtedy chyba nikt nie przypuszczał, że naprawdę te helikoptery zostaną dodane do gry, ale jak widzimy już wkrótce będą. Mogliśmy oglądać wiele relacji kilku youtuberów z tych targów Gamescom, którzy pokazywali nam piękne przeloty nad masami czołgów z mniejszym lub większym rezultatem, efektem w zasadzie niszczenia pojazdów naziemnych. Wszystko to wyglądało bardzo pięknie. Do tego oczywiście zostały wprowadzone w zasadzie cztery zestawy, gdzie wśród nich możemy kupić dwa helikoptery premiowe. Jeden to jest Huey Hawk w drzewku amerykańskim oraz Mi-24 w wersji D w drzewku sowieckim. I tyle, jeżeli chodzi o piękną część tego całego wydarzenia, jeżeli tak mogę powiedzieć. Na pewno niektórzy z was już zakupili te premiowe helki lub zestawy wraz z czołgami, inni się nad nimi zastanawiają. Ja bym chciał tylko wam przypomnieć coś, o czym mówiłem już jakiś czas temu. Każdy preorderowy zakup, który dokonujecie w sklepie Gaijin, to jest nic innego jak kupowanie kota w worku. Jedynym benefitem, który będziecie mieli, będzie ewentualnie jakaś skórka, malowanko lub ozdóbka i tyle. Wyjątkiem jest oczywiście ten zmiksowany pakiet czy pakiety, gdzie jest jeszcze dodany XM1, czyli dawca fragów w drzewku amerykańskim oraz T-55 w drzewku sowieckim. To są jedyne dwa wyjątki preorderowe zakupy. Tych paczek właśnie połączonych z czołgami pozwala na zniżkę 30%, tak więc to jest jakiś tam większy benefit, jeżeli ktoś się z was zastanawia nad zakupem. Jeżeli chodzi o same helikoptery, tak jak powiedziałem, jest to zakup kota w worku. I dlaczego tak mówię? Wróćmy do tego, co mogliśmy oglądać na targach Gamescom. A więc, tak jak powiedziałem wcześniej, mieliśmy piękne przeloty, pokazanie części umiejętności tych maszyn, które zostaną dodane do gry, no bo nawet ci youtuberzy nie mieli wystarczająco czasu na to, aby jeszcze ogarnąć w pełni to wszystko, co będziemy mogli w zasadzie robić tymi helkami. Poza tym większość z nich zaznaczała, że są to jeszcze modele wstępne, tak więc one jeszcze nie są do końca dopracowane i przed update'em 1.81, a jak znam życie i wy zapewne też, i po wyjściu tego update'u jeszcze będą modyfikowane, bo będą po prostu pełne bugów lub niedociągnięć. Kilka rzeczy, na które chciałbym zwrócić waszą uwagę, to przede wszystkim helikoptery będą w drzewku lotniczym War Thunder. Będą na erze 5, nie będą połączone z żadnymi samolotami i na bateryjku 9.0. Tak więc ci z was, którzy nie mają żadnego doświadczenia w lataniu odrzutowcami, szczególnie w tych dwóch nacjach, gdzie są te helikoptery premiowe,
Ci z Was, którzy nie mają pojazdów z wyższych R, nie mieli do tej pory do czynienia z pojazdami właśnie w tych wysokich erach, nie macie pojęcia jeszcze, jak wyglądają bitwy na tych najwyższych erach, proponuję, żebyście zanim sięgniecie do portfeli, pomyśleli nawet nie dwa razy, ale ze cztery razy, czy na pewno warto. Proponuję Wam, abyście poczekali na to, kiedy już te helki wyjdą, żebyście pooglądali ludzi niepołączonych z Gaijin, jak oni sobie tymi helkami radzą, na jakie pojazdy ich rzuca, co będziecie mogli nimi zrobić i przede wszystkim, jak będzie działało uzbrojenie w tych helikopterach. Mówię o tym dlatego, że po pierwsze, to są, w sumie nie powinienem się w ogóle tym przejmować, bo to nie są moje pieniądze, ale jednym z powodów, dla którego ten kanał w ogóle istnieje, jest to, że po prostu dzielę się z Wami moimi opiniami i pewną wiedzą, którą posiadam, innymi rzeczami, które po prostu są dla mnie i wielu moich znajomych logiczne, a nie do każdego coś takiego może docierać. Nie chciałbym, żeby się tutaj ktoś poczuł obrażony, ale często jest tak, że kiedy pojawia się coś nowego w grze, chcemy być tymi pierwszymi, którzy będą to mieli, nawet kosztem tego, że nie ma możliwości tego czegoś sprawdzenia. Przez to później na forum, w opisach najróżniejszych filmów mamy tylko płacz i zgrzytanie zębów. Tak więc, tak powiedziałem, ci którzy z Was, którzy nie mają doświadczenia w bitwach na wyższych erach, niech się zastanowią kilka razy, zanim dokonają takiego zakupu. Ci, którzy mają pewne doświadczenie, też powinni zastanowić się nad kilkoma rzeczami. Po pierwsze, na pewno nie muszę przypominać, że na Battletingu 9.0 oprócz samolotów odrzutowych i najnowszych czołgów będziemy mieli do czynienia z czymś takim, co się nazywa zestaw przeciwlotniczy. Ci, którzy mają te zestawy lub walczyli przeciwko nim, wiedzą, że te zestawy nie mają większych problemów ze zestrzeliwaniem samolotów odrzutowych, nawet przy największych możliwych dla nich prędkościach. Tak więc pomyślmy, co taka pelotka będzie mogła zrobić z tak wolną helką małomanewrową, bo w zasadzie przecież one, no to będą najwolniejsze pojazdy latające, nie oszukujmy się, w całej grze. Tak więc teoretycznie póki co easy fragi. To, czego ja się najbardziej obawiam, to jest coś takiego, z czym mieliśmy do czynienia w grze Battlefield w późniejszych wersjach. Tam też ci z Was, którzy w to grali, wiedzą, że były helikoptery, była możliwość przesiąść się w rolę strzelca i używać rakiet sterowanych. Tak więc zdarzało się wielu kamperów, którzy lądowali gdzieś na skraju mapy, na jakichś skałkach odpalali rakiety i po prostu używając myszki, pomijając wszystkie przeszkody terenowe, podążali w kierunku przeciwników, niszcząc ich samym, nie będąc narażonym na ostrzał, oprócz oczywiście ataku z powietrza. Jest według mnie kilka sposobów na wyeliminowanie czegoś takiego w przyszłości, ewentualnie, jeżeli oczywiście będzie taka możliwość w grze War Thunder, mianowicie przede wszystkim każdy helikopter, który zaczyna strzelać, według mnie powinien wyświetlać się w tym momencie na mapie. Może się to Wam podobać, bądź nie, ale na dłuższą metę te helki naprawdę mogą być uciążliwe, jeżeli będą ostrzeliwały spoza zasięgu pojazdów naziemnych inne pojazdy. Nie wiem, jak to jest planowane do dodania w trybie zręcznościowym, ale na realistyku to może być dość wkurzające. Druga rzecz jest taka, że pelotki, dla tych z Was, którzy nie wiedzą, teraz na bitwach realistycznych mają taki znacznik, jak jest w bitwach zręcznościowych lotniczych, czyli po prostu wiemy, w który punkt strzelać, aby samolot zestrzelić. Tak więc jeszcze raz, helka będzie naprawdę łatwym celem dla tych zestawów przeciwlotniczych. Można byłoby
troszeczkę sprawę utrudnić, montując na przykład w tych helikopterach tak zwane smoke screeny, czyli po prostu w momencie, kiedy zbliżamy się do helikoptera, do zestawu przeciwlotniczego lub wiemy, gdzie on jest, moglibyśmy wypuścić jakieś granaty dymne, które eksplodowałyby w powietrzu i po prostu zasłaniały, powodowało mniej więcej to samo, co nawet na bitwach zręcznościowych, czołgowych powoduje dym, czyli po prostu chwilowo znikamy z ekranu. Myślę, że to by było rozwiązanie fair dla obu stron. Tak czy inaczej, niewiele więcej mogę powiedzieć na temat nadchodzących helikopterów, z tego względu, że mam dość mizerne doświadczenie, jeżeli chodzi o latanie tym rodzajem pojazdów. Zresztą helikoptery to nie jest coś, co mnie jakoś specjalnie kręci. Oprócz tych paru dni, które mieliśmy możliwość oblatywania dwóch rodzajów helikopterów, to zresztą co widzicie teraz na gameplayach, czy urywkach na moich starych gameplay, w zasadzie na samym ich początku, tych helek, kiedy też naprawdę było prymitywne, tak jak widzicie, sterowanie było dość uciążliwe. Mogłem polatać, miałem okazję polatać Hughem jeszcze bez uzbrojenia tego, które ma teraz. Pewne jest to, że Huey będzie... Siła uderzenia Huey Hoga będzie znacznie mniejsza od sowieckiego Mi. Zresztą to jest też poprawnie historyczne, no bo to był latający czołg, jeżeli chodzi o sowiecki helikopter oczywiście. Ale tutaj też kłania się pen uzbrojenia, który te maszyny będą ze sobą zabierały i tutaj też na pewno lepiej uzbrojonym będzie sowiecki pojazd. Jeżeli chodzi o Huey Hoga, na pewno będzie to wolniejszy, ale zwrotniejszy helikopter, tak więc jestem ciekawy, jak to wszystko będzie działało. Myślę, że wielu graczy, którzy zdecydują się na zakup tych helek premiowych, nie do końca będą oczywiście z nich zadowoleni. Chciałbym tylko wam przypomnieć, że helki w nadchodzącym update'cie 1.81 to nie będą jedynie pojazdy premiowe, będą również dodane helikoptery normalnie w drzewkach rozwoju. Tak więc to jest coś dodatkowego, co powinno nakazać wam w zasadzie zastanowić się, czy warto w tym momencie wydawać kasę właśnie na to. I tak powiedziałem jeszcze raz, to nie jest moja kasa, to jest wasza kasa, wy będziecie robili z nią co chcecie, ale czasami okazuje się, że po wyjściu nowego update'u mamy inne możliwości, gdzie jeżeli faktycznie mamy tą kasiorę i chcemy ją wydać na tą grę, oczywiście wszystko ok, ale okazuje się często tak, że mogliśmy dokonać znacznie lepszego wydatku na inne elementy bądź dodatki do gry, które pozwolą nam grindować po prostu maszyny w grze i w tym wypadku oczywiście, jeżeli chodzi o helikoptery. Niewiele więcej mam do dodania, jeżeli chodzi o to, oprócz tego, że należałoby nawiązać do tego, co wspominałem jeszcze przed samym Gamescomem. Oczywiście ostrzegałem was, żebyście brali w cudzysłów to wszystko, o czym będą mówili youtuberzy i w jaki sposób będą to pokazywali. Chłopaki bardzo ułatwili mi robotę, bo robili dokładnie to, o czym ja mówiłem, czyli po prostu grali z botami, nie pokazali tych rzeczy, które najbardziej nas by interesowały, czyli pełnego uzbrojenia oraz pełnych możliwości helikopterów w tym momencie, w jakim one występują jeszcze, ale tylko na tych serwerach deweloperskich, nie dev serwerach, ale tych stricte deweloperskich, gdzie jeszcze my nie mamy do tego oczywiście dostępu. Kilka tylko takich wypowiedzi delikatnie negatywnych, może nie, ale takich zastanawiających. Kilku z tych youtuberów tylko wspomniało o tym, że
tak szczerze powiedziawszy, ja słyszałem tylko jednego, ale ufam, że kilku to o tym wspomniało, że helikopter jednak będzie dość łatwym celem do zestrzelenia przez półcalowe karabiny, czy po prostu pojazdy na wysokich erach, których prędkości początkowe pocisków zaczynają się od 1400 metrów na sekundę wzwyż. Tak więc, no cóż, zobaczymy, mam wrażenie i mam nadzieję, że się mylę, że dzięki helikopterom ci z was, którzy mają jeszcze niewyekspione zestawy przeciwlotnicze na wysokich erach, będą mieli niepowtarzalną szansę do poprawienia tej sytuacji, tak samo jak to było po wyjściu XM-1, czyli tego Abramsa premiowego w drzewku amerykańskim, gdzie nagle wybuchła popularność ponownie pojazdów niemieckich. Wszyscy lubią teraz nimi grać, no bo bardzo łatwo się je ekspi właśnie dzięki tym premiowym czołgom, które mimo tego, że dostały buffa, no to wciąż ciężko powiedzieć, że są dominatorami na polu walki. Na sam koniec chciałbym coś spoza boksu. Jeżeli macie do mnie jakiekolwiek pytania, stricte do mnie, niezwiązane albo mało związane z grą War Thunder, chciałbym, żebyście umieścili je w opisie jako komentarz pod tym filmem. Ja się do tych pytań już wkrótce odniosę, nie będę tego robił na tutaj pod filmem w komentarzach, zrobię to w osobnym filmie, przygotowuję coś ekstra dla was, co powinienem zrobić zresztą dawno temu, ale teraz nad tym pracuję. Tak więc jeżeli macie jakieś pytania do mnie stricte, piszcie w komentarzach, ja oczywiście sobie spiszę te wszystkie pytania i wkrótce się do nich odniosę. Mam już oczywiście szablon przygotowany do nowego projektu filmu, tak więc ewentualne wasze pytania po prostu tylko będę dodawał do tego, co już mam. No cóż, tyle ode mnie. Bawcie się dobrze. Wyczekujemy kolejnego update'u 1.81, który powinien być już w ciągu kilku najbliższych tygodni. Kiedy dokładnie jeszcze nie wiem i mało mnie to zresztą interesuje. Wciąż trwa event, w którym możemy wygrać samoloty premiowe i dla tych samolot premiowy w zasadzie oraz jeden jet piątoerowy oraz dla tych, którzy jeszcze nie zrobili sobie pierwszoerowej pumy, wciąż jest taka możliwość. Przypominam, że wystarczy zrobić dwudniowe zadania, aby ten pojazd otrzymać. Trzy zadania powodują, że dostaniemy ekstra jeszcze do tego kamuflaż. Tyle ode mnie. Życzę dobrej zabawy, rozsądnych decyzji. Do zobaczenia, do usłyszenia już wkrótce w kolejnych częściach War Thunder po polsku. Cześć!